Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja, Nigrum, i witamy się już w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice na PS4 na 100%. Moi drodzy, w ostatnim odcinku dotarliśmy, zwiedziliśmy sobie opuszczony loch i dotarliśmy do świątyni Senpo, czyli do miejsca, w którym powinien znajdować się miecz śmiertelności, który jest nam potrzebny do zerwania więzów śmiertelności. Nieśmiertelności, wybaczcie, do zerwania więzów nieśmiertelności. No i Szukamy tego miecza cały czas, zobaczymy, gdzie on będzie. I teraz tak, mamy tutaj mnicha, nie wiem, czy on mnie zaraz nie zauważy, ale mam tutaj plan, żeby zwrócić jego uwagę odłamkiem naczynia. O ile ten, kurde, karaluch się mnie tutaj nie uczepi. No właśnie, kurde. No dobra, teraz ważne by było teraz to. Aha. Żeby on tu podszedł. Mam nadzieję, że nie podejdzie tak, że mnie zobaczy, bo tutaj ten garnek stoi, on może mnie zaraz zobaczyć. Kurde, chyba mało mnie nie zobaczył. Znaczy zobaczył jakby, zorientował się, ale to mu tutaj nie wyszło. No i teraz tak, tutaj jest trzech przeciwników, tych trzech mnichów, którzy się modlą do czegoś i można by pomyśleć, nic takiego, władujemy im się na plecy. No otóż nie, jest tutaj tego znacznie, znacznie bardziej, no więcej, sporo jest ich tutaj. No i myślę, że tutaj naczyniem można by było zwrócić ich uwagę. Aczkolwiek tutaj przyjdzie tylko jeden. Znaczy nie, przyjdą wszyscy! Co ja mówię? Co ja mówię? Przyjdą wszyscy i mnie tutaj zaraz skopią! Okej, okay, mamy cię. Dobra, zaraz ich postaram się jakoś wszystkich pokonać, nie? Sami rozumiecie. Okej, okay, trochę mnie tutaj zachwiał. Okej, okay, mamy go. Pięknie. Teraz ten. Okej, okay, mamy cię. I jeszcze ten, kurde, szarańczuś mały karaluszek. 102 dają, wow, no to nieźle. Tu jeszcze jeden żyje. Co ty żyjesz? Skąd ty jesteś? Dobra, no ładnie nawet poszło. Pozbyliśmy się ich. Myślę, że ten odłamek naczynia możemy wywalić. Tu w ogóle posążek powrotu muszę sobie ustawić. Chciałam ich tutaj, znaczy chciałam tutaj jednego zwabić i chciałam ich zwabić pojedynczo. A to dlaczego? Dlatego, że tutaj nie jest bezpiecznie. Jak ja bym tutaj z nimi walczyła... Patrzcie, widzicie? Tam, za tą kapliczką, stoi gigantyczny kolos. A to, do czego oni się modlili, w pewnym sensie też jest żywe. No to... Ale tego kolosa chciałabym zaskoczyć. No widzę, że się nie ruszył, o dziwo. Mimo, że oni mnie zaatakowali, on się nie ruszył. To też jest mnich. Nie typowy mnich. 154, no i mamy poziom. I skarb. Wosk tłuszczowy. Jest to kolejny materiał do ulepszeń narzędzi protezy. Jeszcze tego nie mieliśmy. Tak, wosk tłuszczowy. Takie grudki tłustego wosku tworzą się czasem wewnątrz ciała. Można ich użyć do średnich i wyższych, okultystycznych ulepszeń narzędzi protezy, czyli już bardziej zaawansowane ulepszenia. Uważane są za zwiastun choroby i rosną w miarę jej postępowania. Na ten moment chyba nie zdobyliśmy nic takiego, to jest dopiero pierwszy nasz taki materiał. No i to, do czego oni się tutaj modlili, wydaje się nie ruszać, ale niech was to nie zmieni. Widzicie, do czego oni się modlili? I to jest żywe! I to pluje do nas! I najlepsze jest to, że my nie dostaliśmy, spójrzcie, nasionko tykwy. No, dostaliśmy nasionko tykwy. Nie dostaliśmy punktów doświadczenia za tego przeciwnika. A to znaczy to samo, co w opuszczonym lochu z tamtymi, powiedzmy, trendowatymi, tymi zarobaczonymi, że on się odrodzi. Nasiono tykwy, to już czytaliśmy, więc mamy kolejne nasionko, będziemy mieć 7 ten. Zresztą wam pokażę, spójrzcie na to. Wydaje się, jakbyśmy go zabili. Ale on się rusza i on żyje. I nie możemy go zaskoczyć jakby od tyłu czy coś, nie, po prostu możemy go po raz kolejny zabić. On się, dalej nie dostaliśmy za niego żadnego doświadczenia, on dalej się odrodzi, więc nic z nim nie możemy póki co zrobić, więc mamy po prostu zebrać przedmioty i stąd spadać. Cukierek Gokana, odłamek naczynia. No i tutaj mamy bardzo ciekawą sprawę, mianowicie... Tutaj mamy też skarb. Mamy staruszkę, którą już widzieliśmy. Była to staruszka, która nam pokazywała właśnie drogę do zamku, znaczy ten, drogę do świątyni Senpo. To jest ona właśnie.
No, i tam dalej jest przejście nasze, będziemy musieli się tam dalej przebić. Tutaj jest ta gałąź, którą widzieliśmy, a na dole jest latawiec, który może tutaj podlecieć. To właśnie on podlatywał tutaj. Tam są te gałęzie, widzicie? Tam można się złapać. Ale póki co ja tam nie mogę przejść. Pogadajmy z tą staruszką. Serpent, yes, there are two kinds. One is fresh, the other is dried. It's over there. The fresh one is over there. Over the cliff, through the hole. That's where you'll find it. Fresh? What are you talking about? Hmm? Something troubling you? Rice for me, that's the way. Rice, I say. If something troubles your mind, bless me with rice anytime. Nie mamy ryżu niestety, więc nie możemy nic zrobić. To jest zadanie poboczne. Have any rice? Rice from the divine child. Czyli będziemy musieli po prostu zdobyć ryż i do niej wrócić. Ona powiedziała o dwóch owocach węża, które możemy zdobyć. Jedno jest suszone, a drugie świeże. Powiedziała, że świeże znajdziemy tam. Tam w tej właśnie jaskini, przy tym urwisku. I żeby się tam dostać, będziemy musieli skorzystać z latawca, który jest tutaj, ale nie wiemy, jak to zrobić, żeby latawiec był tu i tak, żebyśmy my mogli tutaj przeskoczyć, bo ktoś musi to trzymać, tą korbkę. Więc odpowiedź na jej pytanie, jak mamy tego dokonać, jak mamy to zrobić, no dostaniemy dopiero wtedy, odpowiedź na nasze pytanie właśnie, jak mamy tego dokonać, dostaniemy właśnie od niej, ale dopiero wtedy, kiedy przyniesiemy jej trochę ryżu. Więc póki co będę mogła tam pójść i tylko te symbole ducha zebrać, a na razie schodzimy tutaj, więc to jest zadanko poboczne, o którym musimy pamiętać. No i schodzimy tu i spójrzcie, mamy nowy rodzaj przeciwników. Nie chodzi mi o tego z pochodnią, tylko o tego, który stoi zaraz obok niego, tego wielkiego przeciwnika. Okej, no tutaj nie jestem jakoś super bezpieczna. I dobrze by było. Dobrze by było tutaj pójść w te krzaki. Pozbieram te przedmioty, ale później. Na razie myślę, że... Okej, oni tego nie zauważyli. Ten przeciwnik jest normalny, ale widzicie tamtego z tym kapeluszem? Tamten to już jest, kurde, mocny. On nie zauważył tego, że ja tutaj tego załatwiłam, a stoi przodem. Ten jest odwrócony bardziej bokiem. Wiecie co? Myślę, że tutaj odłamek naczynia się bardzo przyda. I wykorzystam to, żeby go tu zwabić. Skoro tamten przeciwnik tego nie widział, to tego tutaj też nie zobaczy. Tylko będę musiała tak to zrobić, żeby wylądować za plecami tego tutaj. O właśnie. W ten sposób. A co do tego, do niego spróbuję się zakraść. Jak nie, to będziemy musieli z nim walczyć normalnie. Dobra, tam się przekradnę. Może mnie nie zobaczy. No albo przywołać go tutaj, wiecie, tym odłamkiem naczynia w te krzaki i też go tak zaskoczyć. Tutaj nie przejdziemy pod tym, niestety. Ale tutaj jest skarb, odtrutka w proszku. Wiecie co, to może być plan, żeby go tu przywołać. Jeszcze bym chciała się właśnie dostać tam na tą gałąź i tutaj u góry. To może być plan, wiecie, żeby go tutaj przywołać. Dobra. Teraz tylko tego nie zepsuć, nie? Okej. Jest! Mamy go! On jest dość mocny, ten przeciwnik. Ciężka sakiewka, proszę bardzo. Ciężka sakiewka z niego dropnęła. Złom żelazny i lekka sakiewka. No, sami, kurde, macie odpowiedź, nie? Dobra. Tam jest kolejny przeciwnik. Tam jest przeciwnik z tarczą. Gdzieś tam dalej chyba też był jeszcze jakiś przeciwnik. Dobra, to skoro ten jest z tarczą, tego można załatwić po cichu, bijącego sakę, a tego z toporem. Proszę bardzo. Okej, tutaj mamy granuleczkę, której pilnowali. No dobra, no i teraz będziemy lecieć tam. Ogólnie nasz cel znajduje się tam, dalej, po tamtej stronie, ale spójrzcie, znowu mamy taki motyw, że most jest zarwany, więc będziemy musieli znaleźć inną drogę. Możliwe, że tamten most nas tam doprowadzi. Tam nawet można chyba jakoś skoczyć. Okej, dobra, lecimy tu. Na razie nie chcę tutaj wskakiwać, bo... O właśnie, no i mnie zobaczył. No kurde, no to będziemy mieć walkę z tym przeciwnikiem. Pokażę wam, jak ona wygląda.
czemu by nie? Oho, już zapomniałam, jak się z nim ciężko i fajnie walczy. Jak nie pyknie ta walka, no z nimi... Z nimi się dość ciężko walczy. Widzicie, co on robi? Widzicie, co on wyprawia? Jak on się po prostu porusza? To Jezu, nawet ja go nie trafiłam tutaj, nie? A, okej. Okay. Trochę tutaj go jakoś tak przebiłam. Teraz moja kolej? Aha. Okej. Okay. Ojejku, nie trafiłam go. No, ciężko się z nimi walczy. Bardzo ciężko. Spójrzcie, ile on jeszcze ma życia. Ojejku, no właśnie. Jego podcięcie jest strasznie dziwne, bardzo dziwne. On mi strasznie szybko nabija posturę. Walka z nimi jest naprawdę szalona. Szalona jest ta walka z nimi, bo naprawdę oni takie skoki robią po prostu szalone, że... Wiecie, no to jest po prostu szalone, nie? I za bardzo ich powstrzymać nie idzie, nie? Wiecie. Ojejku, zaraz ginę. Dobra, wiecie co? To nie jest dobry pomysł. Bo ja już nie mam się czym leczyć. Więc po prostu go przeczekam. Miejmy nadzieję, że sobie pójdzie, no bo już nie mam się naprawdę czym leczyć. Jeszcze wolę granulki użyć. No tu jeszcze mamy paru przeciwników. Do posążka mam nadzieję, że dotrę. Ale sami rozumiecie, walka może być naprawdę ciężka. Poczekam, aż on sobie odpuści. No sami widzicie, jaka walka z nim jest ciężka. Ogólnie ciężka jest przez to, że oni są tacy... No, dość nieobliczalnie, oni naprawdę robią bardzo, bardzo dziwne ruchy i takie naprawdę ciężkie do uniknięcia, do sparowania i strasznie odskakują, skaczą non stop i jest to po prostu no problem, żeby ich trafić i nabijają potężne obrażenia postury i bardzo szybko też atakują, nie? Mam nadzieję, że on sobie odpuści. Aha, wrócił. Gdzieś tam poskoczył. Dobra, ja tutaj przejdę sobie teraz tędy. Tutaj jeszcze nie przechodziłam. On sobie tam poszedł. Myślę, że tu będzie... Czy on się ustawi przodem? O, to jest teraz pytanie. Tak, ustawił się przodem. Pytanie, czy on się tu ustawi i poczeka, czy będzie schodzić na sam dół? Ej, schodzi chyba na sam dół. No nie, znowu... Chciałam zeskoczyć po cichutku w te krzaki, ale mnie wypatrzył skubaniec. Sami zresztą widzieliście. Chcę, żeby sobie odpuścił. Chcę go załatwić po cichu, ale on mi to, kurde, tutaj nie pomaga. O, chyba to co jaja robisz. Ty tu nie możesz wejść. To jest NPC. Niewinna staruszka. Nie możesz tu wejść. Oczywiście, że on będzie się cofał, nie? Dobra, mam nadzieję, że on mnie nie zobaczy. Nie widzi mnie. Ale patrzcie, cwaniak idzie tyłem, nie? Tyłem to się cofa, nie? A nie, kurde, przodem. Przodem jest do mnie, kurczę, zwrócony. Ajajajaj, no są to ciężcy przeciwnicy, jeżeli ma być to walka w zwarciu. No i mnie zobaczył i tak. Dobra, ciul. Niech on wraca do siebie, ja lecę tutaj. Ja mogę nawet tu poczekać. A tu muszę dalej brnąć, a ten mi, kurde, tutaj będzie biegał. Tak, tutaj mogliśmy sobie przejść. Tutaj też jest to drzewo. Totalnie nie wiem, gdzie on teraz jest. A, wiem. Wiem i teraz ja z tego skorzystam. Ha! I co powiesz na to?
Nice. No i proszę, cukierek do kana i złom żelazny. Dobra, wracamy tu. Tu na dole nic nie było. No i teraz sobie bym chciała przejść tutaj, gdzie jest ten domek. Tam mamy kolejnego mnicha ze świątyni Senpo. I tam jest kolejny. Więc tego możemy załatwić w ten sposób. Tam jest kolejny. Oczywiście na tamtą gałąź tu wielką też sobie wejdę, żeby zebrać te symbole ducha. Ja tutaj wszystko chcę poczyścić i jeszcze w tym odcinku dotrzeć do następnego posążka. Żeby jakoś tutaj, wiecie, no, już troszeczkę dalej przejść. No dobra, więc teraz chciałam tutaj wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy te symbole. Bardzo dużo symboli zresztą. Tutaj żadnego skarbu nie ma. No i normalnie byśmy musieli po prostu użyć... Aha, nie wejdę tak, muszę tak wejść. Dobra, musielibyśmy właśnie użyć tego latawca, ale na razie nie mamy jak tego zrobić. Tu jest jeszcze jakiś skarb. Lekka sakiewka. I po prostu z pomocą tego latawca byśmy byli w stanie stąd wyskoczyć. Może nie stąd, a bardziej stąd byśmy byli w stanie wyskoczyć. O, stąd. Złapać się latawca i odbić się na drugą stronę. Tam, na tamten brzeg. Ale na razie tego nie możemy zrobić, więc później tutaj wrócimy sobie. Póki co to nie jest... No póki co to nie jest do zrobienia. Okej. Okay. Jeszcze sprawdzimy tu. Na razie nasz plan to jest... przedostanie się trochę dalej. Tutaj, tu już nic nie ma. Tu jest jeszcze jeden skarb. Cukierek Ungo. Tutaj byli ci mnisi, ale tutaj to jest już wszystko. I do tego domku w ogóle żadnego wejścia nie było. Więc będziemy mogli... Nie, tu jest zamknięte. Będziemy mogli wejść tutaj po tych schodach, na których właśnie stał ten koleś. Jeszcze tutaj sobie tak sprawdzę. Tutaj za kamyczkiem nic nie ma. Dobra, lecimy tu. No i może bym była w stanie go tutaj też zajść od tyłu, co na to chyba tak. No i proszę bardzo, mamy most. Mamy most. Tu już wszystko zrobione, tam na dole byliśmy. Mamy most, ale most jest zarwany. Cukierek Gaczyina. Musimy dostać się na drugą stronę, sami widzicie. Musimy się dostać aż tam, daleko. No i jedyna możliwa droga, żeby tu się dostać, to jest ten most tutaj, ten po lewej, wielki. No i teraz będziemy musieli kminić, żeby się do niego dostać. Tędy nie przeskoczymy tutaj, nie przejdziemy w żaden sposób. Myślę chociaż, że gdyby tam po drugiej stronie tego mostu było coś, o co można by było się zahaczyć, złapać linką z hakiem, to nasz Shinobi by przeskoczył. No ale tutaj to już jest wszystko wyeksplorowane. Będziemy musieli wrócić do staruszki, dać jej ryż, no i ten latawiec ogarnąć. Ale tak to tutaj pozbieraliśmy już wszystko, więc teraz będziemy musieli dotrzeć do tego mostu, więc musimy się tutaj złapać. I przejść sobie tym przejściem, tutaj. No. Lecimy. Okej. Okay. I mamy posążek rzeźbiarza i na to czekałam. I to jest to. Będziemy mogli też wrócić sobie O, mamy Shugendo. Będziemy mogli sobie wrócić do zaniedbanej świątyni, bo mam już jedno nasionko tykwy, więc będzie można siódme użycie tykwy sobie ogarnąć. I nasza droga prowadzi nas tutaj, w tę stronę. Patrzcie, jakie tutaj są w ogóle rzeczy. Tam jeszcze można się dostać. No i tutaj nas to prowadzi, żeby dostać się do tego mostu. Ale jest jeszcze jedna opcjonalna ścieżka, która jest tutaj. I myślę, że zanim udam się do zaniedbanej świątyni, to sobie zbadamy tą opcjonalną ścieżkę tu. O, tutaj... Ponieważ tu mamy... Ojejku, nie. Tutaj mamy skarb, jest to odłamek naczynia i mamy ukrytego kramarza. Mamy tutaj kupca. A obok kupca... Patrzcie, gdzie my jesteśmy? Kupiec jest tutaj. My tutaj byliśmy, załatwialiśmy właśnie tych mnichów tam na dole i to jest, no, to jest nam znane miejsce. Moglibyśmy nawet tutaj na dół zejść i wrócić, ale nie mamy po co, bo tam już wszystko rozbieraliśmy i tak z dołu byśmy tutaj nie wskoczyli. Więc będziemy lecieć dalej, ale warto tutaj przejść, żeby tego kramarza tutaj spotkać. Sprawdzimy, co on takiego ma tutaj. O, persymonę ma. Mam 1204, więc będzie można w sumie coś wydać. Persymona, to też jest bardzo ciekawa rzecz i myślę, że to będzie można kupić. Czerwona, bo to się nam przyda. Czerwona dojrzała, a kosztuje 30, więc dwie persymony kupimy. Czerwona dojrzała persymona w sam raz do jedzenia. Pozwala przez pewien czas odnawiać posturę, nawet w trakcie ataku lub otrzymywania obrażeń. Persymony zaszyne są wyjątkowo pożywne, zapewne ze względu na drzewa rosnące w tak czystej wodzie. Persymony stają się krwią, krew staje się ryżem. To może pomóc temu, komu brakuje krwi. Oprócz tego krople smoczej krwi, cukierek Ako sprzedaje za 80 zaledwie, więc w sumie czemu nie? Można by było te trzy wykupić.
Pięciokolorowy ryż. Tykwa z pięciokolorowym ryżem. Szyniowi używają go do oznaczenia punktów orientacyjnych. Rozprowadza się go na ziemi, tworząc określone wzory. Biała tykwa otrzymała błogosławieństwo płodności, a odpoczynek przy posążku rzeźbiarza uzupełni jej zawartość. Ryż ten nie jest jednak jadalny. No, niestety to nie jest jadalny ryż, więc no, to nie jest ryż, który możemy oddać dla tej staruszki. Będziemy musieli szukać innego ryżu. To jest rzecz, którą ja tam miałam, ale za bardzo ja z niej nie korzystałam, nie jest super jakaś przydatna. Jest to po prostu do oznakowywania drogi, czyli bardziej coś jak pryzmat z Dark Souls, czy świecące monety z Bloodborne'a. Ma on jeszcze sakiewki ciężkie, lekkie, wypchane i złom magnetytowy, który jest ostatnim. Też można by było to wykupić, więc na początek kupię dwie persymony u niego, wykupię. Wykupię ten złom magnetytowy, też dwie sztuki, bo to są ulepszenia, przyda nam się. I wykupię cukierki Ako, wszystkie trzy, jakie on ma, i kropla smoczej krwi mam jedną przy sobie, dwie w zapasie, więc mamy trzy, więc w sumie myślę, że ze dwie lekkie sakiewki sobie wykupię. No i to tyle. Ten pięciokolorowy róż będę mogła kupić jeszcze jak coś, ale tutaj zależało mi na tych rzeczach, więc mamy to. You'll find the memorial mob wherever your travels take you. Make sure you bring some offerings with you. Okay. Więc no nie jest, i to jest tutaj już wszystko, więc myślę, że możemy wrócić się do zaniedbanej świątyni. Nie jest to ryż jadalny, więc no jeżeli chodzi o ryż dla tej staruszki, to będzie zupełnie inny ryż. Tutaj dalej sobie też przejdziemy. Na razie wrócimy sobie do świątyni. Zaniedbana świątynia. Możemy też do komnaty Kuro wrócić i pokazać mu tą notatkę, którą znaleźliśmy w opuszczonym lochu, dotyczącą właśnie pachnącego kamienia i źródlanego pałacu, do którego właśnie dążymy. To jest właśnie to, tego szukamy, więc to może mieć związek z zerwaniem nieśmiertelności. Więc warto będzie mu to pokazać. Ale najpierw do zaniedbanej świątyni ulepszyć tykwę. A, dobra, i tak będę musiała do komnaty Kuro się udać, bo przecież Emma się stąd wyniosła. Ale jeszcze chcę zobaczyć, ile ja mam tutaj metalów. You're here. Need something? The divine heir. You saved him. That has nothing to do with me. It does. You have my thanks. The shadow in your eyes. It's become a shade lighter. What? No matter. So, you need something? Widzieliście, rzeźbiarz zwijał się tutaj z bólu i trzymał swoją lewą rękę, której tak naprawdę nie ma. I w ogóle mieliśmy ciekawy dialog. Możemy pogadać? Parched. Can use a cup of tea. A niestety nie mam saka, ale jak będę mieć, to przyniosę. Chrząka. I've abandoned the path of the shinobi. Yet I couldn't abandon that shinobi prosthetic. No matter how hard I tried, I'd never have believed that one such as myself would save another who'd lost their arm like you have. I'm sure it is fate. Okej, on się powtarza. Pokażmy protezę. Nowych rzeczy raczej nie mamy, więc zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć. Jeżeli będę mieć na przykład wystarczającą ilość metalów, a złota będzie mi brakować, cenów, bo będzie mi brakować, a będę chciała coś ulepszyć, to sobie ulepszymy tutaj. Kująca włócznia, mogę ulepszyć, tylko 400 cenów potrzebuję. Dalej, tutaj te włócznie lecą. Za ulepszeniem tego topora, który już mamy, możemy leciwego, mglistego kruka ulepszyć. Będziemy mieć widmowego kunaja, mglistego kruka. To już mamy ulepszone Sabimaru, tu nam brakuje sporo, jeszcze jednego złomu żelaznego, jednego magnetytowego i jeszcze czterech nieznanego materiału. A tutaj sprężynową dyszę ogniową moglibyśmy ulepszyć i byśmy odblokowali dalsze tutaj ścieżki do parasola Suzaku, który będzie mega istny i potrzebny. Więc myślę, że dyszę ogniową byśmy sobie ulepszyli. Wystarczy mi tu materiałów złomu żelaznego i prochu, tylko 400 senów potrzebuję. Ognista lufa wyposażona w mechanizm naładowany prochem. Użycie wymaga symboli ducha. Zadaje wrogom obrażenia podmuchem ognia, wywołując stan anormalny w płomieniach. Mechanizm sprężynowy można naładować, by uwolnić potężny podmuch płomieni i gorącego powietrza, który odrzuci wrogów. Tak, więc 400 senów potrzebujemy. Okej. Potrzebujemy 400... senów, więc możemy w sumie użyć nawet tej jednej sakiewki, żeby mieć od razu 500 i pogadajmy. Pokaż protezę, ulepsz narzędzie, no i możemy je ulepszyć tą ognistą sprężynową dyszę ogniową.
Pięknie. I odblokowaliśmy kolejne drzewko. Będzie to magnetyczny parasol, który też mogę ulepszyć za 600. No dobra, no to ulepszymy. Tego już nie będę mogła ulepszyć, dyszy ogniowej Okinagi. Ale magnetyczny parasol czemu nie? Jak mam materiały, akurat na styk. Wmontowany parasol z mechanizmem magnetycznym. Użycie wymaga symboli ducha. Rozłożony parasol ochroni przed atakami z każdej strony. Wyjmij go podczas poruszania się, bo osłoni się przed lekkimi atakami. Ma wzmacnianą magnetyczną rączkę, dzięki której jest niemal niezniszczalny. Kręcąc otwartym parasolem można odbijać ataki wroga. I to jest nowość. Wybaczcie, no ale nie wiedziałam, że tu mi też wystarczy, nie spojrzałam na to, więc 600 w takim razie. Okej. 600. Aha, już miałam 100 ten, no dobra, no to tyle wystarczyło, po prostu. Okej. Pokaż protezę, ulepsz. Ulepszymy ten parasol, jeśli mogę. Czemu by nie? Okej, magnetyczny parasol i mamy odblokowaną dyszę ogniową Okinagi. Tu już 1000 jest potrzebny aż. No i tutaj jakiś żółty proch razy 4, dwa razy złom magnetytowy, 6 razy czarny proch i jeden raz jeszcze jakiś nieznany materiał. Jakiś nieznany surowiec. Dobra, więc to wszystko u rzeźbiarza. Więc będziemy mogli teraz wrócić do Emmy. Emma jest tutaj razem z Kuro w tej komnacie, w tej wieży tam w Ashinie. Zapomniałam, że właśnie ona się przeniosła, a do niej chce iść, bo chce ulepszyć sobie tykwę. Więc możemy skorzystać z tego skrótu, jak już tutaj jestem, żeby już się nie przenosić szybko podróży, nie czekać na ekran ładowania. Się przeniesiemy tędy. A i powiemy przede wszystkim boskiemu potomkowi o tym znalezisku w opuszczonym lochu, no bo to ma związek ze źródlanym pałacem, więc to musi coś tutaj tu być, nie? Więc no, z tego co właśnie wam mówiłam, że jest jeszcze jeden składnik tego źródlanego zapachu, którego tutaj nie odkryliśmy, właśnie ten pachnący kamień. Pogadajmy z nią. Okej, daj nasiona tykwy, tak. Pogadamy? Master Wolf, it looks as if your... Dobra, ona się powtarza. Goodbye. Okej, okay, no i jak usiądziemy teraz przy posążku, to powinniśmy mieć 7. Tak jest, mamy 7 użyć tykwy leczniczej. Dobrze, i tu jest Kuro. Wcześniej był w bibliotece, teraz jest tu, więc pogadajmy z nim. I must ascertain the secret to the aroma of the fountainhead, so that we may reach the divine realm. I will tell you what I've found so far. No i spójrzcie, co teraz się pojawiło, po tym jak zdobyłam tamtą notatkę. Wcześniej jak nie zdobyłam tej notatki, mieliśmy na temat kwiatu i na temat sakury, a teraz mamy na temat kamienia, bo zdobyłam tą notatkę. I to jest właśnie ten trzeci składnik, o którym wam mówiłam. Ponieważ jest kwiat, właśnie ten biały kwiat, kamień, sakura i ostrze śmiertelności. Kamień tutaj jest tym ostatnim, więc kamienia nie było, co wam mówiłam i teraz możemy o tym pogadać. My lord, this... is for you. This is a document written by one who sought the fountainhead aroma. I see. It says there's a fragrant stone in some sacred village, but I've never heard of such a village. It is beneath Ashina. Now that you mention it, about the well near the Moonview Tower, I've read it may have some connection with the bottomless hole. This may be worth investigating. I will take a look. Good. The text did say to throw oneself. I wonder what that could mean. Zapytaj o przepastną głębinę. My już tam byliśmy i widzieliśmy staruszkę, która nam powiedziała, że mamy się tam rzucić w tą przepaść. A place to throw oneself. I've seen a place where that might be possible. You have? There is a great, seemingly bottomless hole in the abandoned dungeon outside Ashina Castle. An old woman there, she told me to throw myself in. But the place you throw yourself into, you believe it's connected to somewhere? Yes. I felt a faint wind blowing in from the direction of the Tori Gate. I think I will try jumping into it. It's worth a try. But do be careful. Okej. Okay. Będziemy musieli tam skoczyć. Okej, okay, kamień jeszcze raz. Stone and a I imagine you will reach that place if you leap from the edge. I felt a faint wind blowing from the dirt. I will make the leap. All right. But please, be careful. Okay, to wszystko. You're leaving. Wolf, I'm counting on you. My lord. Na razie i tak będziemy się zabierać dalej za świątynię Senpu i będziemy dalej kontynuować jej zwiedzanie. Będziemy tutaj sobie
Będziemy szukać tego ostrza śmiertelności. Skoro Kuro też tutaj przyszedł, to jestem ciekawa, czy nie mogę ich jakoś podsłuchać. Może on będzie coś mówił sam do siebie, albo do Emmy, na przykład tu, widzicie? Nie, nie da się. Nie ma nic. Dobra. Także, moi drodzy, lecimy. Myślę, że lecimy sobie do tego Shugendo. W sumie zaraz możemy kończyć odcinek, więc myślę, że w następnym odcinku pozwiedzamy sobie to Shugendo. Zaczniemy następny odcinek od tego posążka, od tego miejsca i będziemy sobie tam przeskakiwać i zwiedzać to miejsce. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Znaczy, dokąd? No, zaprowadzi nas do tego mostu, ale zobaczymy, co dalej jeszcze napotkamy za tym mostem. Czy jeszcze będziemy musieli szukać jakiejś innej drogi, czy dotrzemy do tego pałacu, gdzie my w ogóle dotrzemy i gdzie znajdziemy to ostrze śmiertelności. Także, moi drodzy, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Mam dwa punkty w ogóle. Mam dwa punkty. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Można by było to kieł i klingę dać, żeby też po użyciu wmontowanego topora. Dobra, to zaraz, zanim zakończymy, jeszcze kupimy umiejętność za te dwa punkty. Dodaję sztukę walki Shinobi kieł i klinga, technika, która po użyciu niektórych narzędzi protezy umożliwia jednocześnie atak mieczem i narzędziem lub dodaje atak wspomagający dla narzędzia. Pasuje do narzędzia protezy, montowany topór, montowana włócznia i mglisty kruk. Kupujemy. Jest to fajna sprawa. Przede wszystkim to też później sobie wykupimy i to sobie wykupimy. Pokażę wam teraz, jak to działa jeszcze na koniec odcinka. Działa to z wmontowanym toporem. Jest to coś, czego ja bardzo często używałam. Wcześniej, jak widzieliście, używałam topora i wyglądało to w ten sposób. I później po nim, jak robiłam atak, to atak był normalny. A teraz mogę zrobić atak wspomagający zaraz po użyciu narzędzia, więc wygląda to naprawdę zacnie. A, nie wyszło mi teraz to. Teraz wyszło, dobra. R2 i R1 musiałam nacisnąć. Wygląda, jeszcze raz, wygląda to tak. Taki atak. Jest to naprawdę mocarne. Wygląda to świetnie i naprawdę zacnie. Pięknie, nie? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to wszystko w tym odcinku. Ja tutaj sobie uzupełnię symbole ducha. W następnym odcinku ruszamy tutaj dalej przez od tego Shugendo. Tu będziemy się wspinać po tym i spróbujemy się dostać do tego wielgachnego mostu. Zobaczymy, co tam na nas na tym moście czeka. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeśli tak było, jeśli ten odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, napisać komentarz, jak wasze wrażenia, czy wam się odcinek spodobał, co wam się w tym odcinku spodobało. Pamiętajcie, że każda ocena jest ogromnym wsparciem i naprawdę przyczynia się wielce do rozwoju kanału. Zachęcam też również do zasubskrybowania kanału, żeby też jeszcze bardziej pomóc w rozwoju tego kanału, żeby też być na bieżąco, jeżeli chcecie się dowiadywać o nowościach, jakie jeszcze nowe gry się pojawią na kanale i żeby być ogólnie w temacie z tymi seriami, które prowadzę teraz, żeby je śledzić i jeśli wam się podobają, no i żeby się dowiadywać po prostu, co nowego może się tutaj po jakiej grze pojawić. Także, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!